Kościół na Białorusi obawia się, że wolna Białoruś może pójść drogą liberalizmu. Metropolita Mińska, ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, w rozmowie z naszą telewizją tłumaczy, że politycy, ci związani z Aleksandrem Łukaszenką, jak i strona opozycyjna milczą na temat wartości duchowych. Od początku kryzysu politycznego na Białorusi Kościół katolicki wzywał do rozwiązywania powstałych problemów na drodze dialogu. Mówił o potrzebie miłosierdzia i przebaczenia bliźnim, tak by uniknąć porachunków i kolejnej przelanej krwi. Często ludzie nie słyszą głosu Kościoła, że mimo tych trudności, mimo tego, że ludzie ucierpieli, jednak postawa chrześcijańska, postawa powinna być taką, aby przebaczyć. Kościół na Białorusi wspólnie z cerkwią prawosławną próbuje łagodzić podziały w społeczeństwie. Opowiada się za pokojowym rozwiązaniem, proponuje rozmowy władzy z opozycją. Pyta też o to, na jakich fundamentach ma być budowana przyszłość Białorusi. W swoim wezwaniu do wiernych naszych przed wyborami zwróciłem uwagę na to, żeby patrzyli nasi wierni nie tylko na programy polityczne, programy ekonomiczne, społeczne i tak dalej, ale również jakie wartości duchowe prezentuje ten czy inny kandydat. I tutaj widzimy, że praktycznie nikt z nich nic nie mówił. Kościół na Białorusi, jak tłumaczy ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, ma wiele obaw. Obawia się m.in., że Białoruś pójdzie drogą liberalizmu. Który dzisiaj widzimy, że nie prowadzi do tego dobra duchowego. To dobro duchowe, wartości duchowe są wyplukane z życia człowieka. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz konsekwentnie powtarza, że obecny kryzys jest następstwem od dawna trwającego bezprawia. Za zdecydowaną postawę Kościół także jest represjonowany przez władze. Już drugi tydzień z rzędu władze w Mińsku blokują transmisję mszy świętej. Takie sygnały docierają z Białorusi.